tvpodkarpacie.pl. Podczas wtorkowej nadzwyczajnej sesji w powiecie radni dyskutowali o ewentualnym odwołaniu przewodniczącego rady Waldemara Ocha na wniosek grupy 8 radnych opozycji. Uważamy ten wniosek za bezpodstawny, a dzisiejszą sesję za stratę czasu. W uzasadnieniu wnioskodawcy napisali, że pan Och sprawuje w sposób niewłaściwy, niedemokratyczny swoją funkcję. Powiem tak, z racji swojej pracy zawodowej uczestniczyłam w wielu sesjach rad gmin, powiatów, sejmiku wojewódzkiego i jego sposób prowadzenia w żaden sposób nie odbiega od zasad demokracji. Przeprowadziliśmy 26 już sesji w tej kadencji, wszystkie mimo emocji przebiegły sprawnie i zgodnie z prawem. Niestety dzieje się tak, że na komisjach bardzo często podejmuje się te rozmowy, podejmuje się dyskusje i na tychże komisjach zgadzamy się co do wniosków. Przychodzimy na sesję i głosujemy zupełnie inaczej. Jest to dla nas niezrozumiałe, a z drugiej strony czujemy się, powiedziałbym, sterowani przez przede wszystkim zarząd, który nie uwzględnia żadnych naszych wniosków. A tutaj, żeby uwzględnić te wnioski, to przede wszystkim rola przewodniczącego. Przygotowywaliśmy ten wniosek od dłuższego czasu. Liczyliśmy, bo kilka razy zwracaliśmy się z apelem, wyjaśnienie wielu spraw. Przede wszystkim chodzi o tą korupcję polityczną i kwestię kupowania głosów. Niestety nie była podjęta żadna reakcja, dlatego sami postanowiliśmy dzisiaj ten wniosek złożyć i zwrócić się do przewodniczącego z pytaniem, czy podczas przesłuchania w prokuraturze Brzozowskiej dowiedział się o tym, że te 13 głosów zostały oddane na niego. Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jeżeli my wiemy, że coś miało miejsce, takie działanie niezgodne z prawem, działanie nieetyczne, działanie niemoralne, to jeżeli my nie podejmujemy żadnych działań w tej zakresie dla wyjaśnienia, dla pokazania, że coś takiego miało miejsce, no to jesteśmy również winni, bo wiemy, dotyka to nas, a nie wyjaśniamy tego. Zarzucanie nam, że próbujemy wykorzystać stan zdrowia starosty, jest zupełnie nieuzasadnione, ponieważ ten wniosek był przygotowany już od wielu tygodni. Wiadomo, że choroba pana starosty wiąże się prawdopodobnie z dużo dłuższym okresem rekonwalescencji, więc przeciąganie tego terminu złożenia wniosku na za tydzień, na za miesiąc czy na za pół roku mija się z celem. Uważam dalej, że pan radny Och znakomicie wypełnia swoją rolę jako przewodniczący Rady Powiatu. Też w jakiś sposób mam swoje doświadczenie. 4 lata byłem przewodniczącym. Wiem, na czym praca przewodniczącego polega. I tutaj uważam, że znakomicie pełni swoją rolę. Można odnieść wrażenie, że opozycyjni radni stawiają się ponad prawem, bo skoro prokuratura w wyniku śledztwa nie znalazła podstaw, by postawić zarzuty panu radnemu Ochowi, no to albo opozycja ma jakąś większą wiedzę i ukrywają przed prokuraturą, co jest oczywiście niedozwolone, albo po prostu stawia się ponad prawem. Skoro nie tylko zgodnie z zasadami nie ma tu jakiegoś wyroku karnego, bo wtedy jest podstawa, żeby radnego podstawić mandatu, ale nawet nie ma zarzutów, to o czym my w ogóle rozmawiamy? Tracimy czas w ten sposób. Już nie ma tematu jakby odwołania, wywlekanie, przepraszam za słowo, innych różnych spraw, co by były nagłaśniane, że Rada się tym zajmuje. Faktycznie tutaj były takie różne głosy, że zajmijmy się pracą, a jest jej wiele naprawdę do zrobienia w powiecie, bo dzisiejszy czas tego godziny przedpołudniowej jest czasem stracony. Po burzliwej debacie doszło do głosowania. W nim 10 radnych opowiedziało się za odwołaniem. Również 10 było przeciwnych tej inicjatywie. Taki wynik oznaczał, że Waldemar Och zachował stanowisko. Przewodniczącego poprosiliśmy o rozmowę, jednak odmówił on udzielenia komentarza. tvpodkarpacie.pl